Witam serdecznie. W filmie tym chciałem Wam zaprezentować zestaw słuchawkowy Bluetooth stereo z mikrofonem. Zestaw ten to Philips SHB9100. Zestaw ten ma kilka cech, które są bardzo pozytywne ze względu na użytkowanie, to znaczy skręcone nauszniki, co umożliwi nam wsunięcie tego zestawu w torbę z laptopa na przykład. Czyli podróżowanie z tymi słuchawkami nie powinno nam sprawiać najmniejszych problemów. Szczególnie, że akumulator, który jest wbudowany w te słuchawki, wystarcza na około 9 godzin słuchania muzyki lub 9 godzin rozmów telefonicznych. Dodatkowo mamy tutaj złącze 3,5 mm jack, którym możemy za pomocą kabla, który jest w zestawie, podłączyć te słuchawki do na przykład telefonu bez użycia technologii Bluetooth, czyli bez wykorzystywania akumulatorów, jakie są tu wbudowane. Czyli inaczej mówiąc, korzystając jak ze starodawnych, wręcz może nie starodawnych, tylko standardowych słuchawek. Słuchawki te umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych, umożliwiają także oczywiście słuchanie muzyki. Słuchawki te dedykowane są do urządzeń mobilnych, typu na przykład telefon komórkowy. O, tak jak tutaj widać. Czyli możemy sobie na nich rozmawiać, słuchać muzyki, oglądać filmy, grać w gry i dźwięk będzie przesyłany za pomocą technologii Bluetooth do tych tutaj słuchawek. Zestaw ten cechuje się także takimi profilami wykorzystywanymi do technologii przesyłania dźwięku. Tu jest zastosowana w tych słuchawkach technologia Bluetooth wersji 2.1 plus EDR. Profile, jakie są wykorzystywane, mogące być wykorzystywane, to HFP, HSP, A2DP, szczególnie do stereo Bluetooth, AV-RCP, czyli sterowanie dźwiękiem, piosenkami, przerzucaniem przód, tył, zatrzymywaniem i tak samo sterowanie głośnością. Tak jak widać tutaj inne parametry, oczywiście ten kabel możemy sobie wpiąć, jack, 200 godzin czasu czuwania, 9 godzin rozmów, 9 godzin muzyki, 15 metrów zasięgu, informacja jak gdy bateria będzie się wyczerpywać, redukcja echa, dźwiękowe, znaczy głosowe wybieranie numerów, połączenia oczekujące, wyłączenie dźwięku. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest nausznik, czyli inaczej mówiąc część, która dotyka naszych uszu. Bardzo prosta, wydająca się konstrukcja. Można ją przetrzeć bez najmniejszego problemu jakąś tam lekko wilgotną szmatką. Co jest istotne, bardzo komfortowe użytkowanie tych słuchawek zapewnia pianka, która jest tutaj wbudowana. Pianka ta zapamiętuje ustawienie naszego ucha. Nazywa się ta technologia, o, to jest ten tu parametr trzeci, floating cushions, czyli memory foam, czyli taka pianka zapamiętująca ustawienie naszego ucha. Jak widać, design, kształt tych słuchawek jest naprawdę bardzo ciekawy, nie rzucający się w oczy, można powiedzieć moim zdaniem bardzo klasyczny, komfortowy. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o taki ogólny opis odnośnie tych słuchawek. Szczególna zaleta tych słuchawek to jest oczywiście taki parametr, o tu u góry jest opisane kilka najważniejszych parametrów. Już mówię, niech się tylko ostrość ustawi. O, gwiazdkami jest oceniony na przykład jakość głosu na 4 gwiazdki. 5 gwiazdek jest ocena basu w tych słuchawkach. Jest on bardzo pozytywnie oceniany przez użytkowników obecnych tych słuchawek na wielu forach internetowych, czy też w komentarzach odnośnie tego produktu. Treble, czyli z tego co pamiętam, to jest chyba sopran, jeżeli chodzi o dźwięk, na 4 gwiazdki i komfort użytkowania na 5 gwiazdek. Głównie ze względu na tą piankę pamiętającą ustawienie naszego ucha. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ogóły. Tutaj już nic więcej informacji nie mamy. Zestaw ten jest całkowicie nowy, jeszcze nie otwierany, dlatego chciałem Wam zaprezentować go od A do Z, jak on wygląda. Mamy tutaj taką folię. Już jestem przekonany, że nie poradzę sobie, jeżeli chodzi o otwarcie tego paznokciami, więc mam już tu przygotowane, o, tak jak widać, o, mam tu przygotowane już nożyczki i pozwólcie, że na chwilę odłożę kamerę i otworzę nożyczkami.
tą folię i zaraz wam pokażę, co dalej. Jeszcze chwila. Jak widać, nie jest to takie hop-siup. Szczególnie jeżeli nie chcemy uszkodzić od razu całego opakowania. Ok, udało się. To możemy wrócić. Udało się otworzyć. Nożyczki się sprawdziły. Możemy zestaw swobodnie otworzyć. Po kolei. Co my tu mamy? Oczywiście wiadomym jest, że jest najważniejszym elementem tego wszystkiego mają być ławki, które już widzimy na pierwszy rzut oka z jednej i z drugiej strony. Zestaw, może go tak wysunę sobie. Myślałem, że to będzie taki hop-siup. Wysunąłem zestaw, ale jak widać, nie jest to taki hop-siup, jak bym chciał. W ten sposób, o, w ten sposób jest łatwiej rzeczywiście. Ok, w opakowaniu już jest pustka. I opakowanie możemy odłożyć, myślę, gdzieś tam sobie dalej. Co my tutaj mamy? O, tak to wygląda. Quick Start Guide, czyli jakaś instrukcja obsługi. Mamy. Aha, czyli krótki opis, gdzie co, jaki guzik za co odpowiada, gdzie jest głośność, sterowanie, gdzie jest port ładowania, gdzie jest audio jack, gdzie jest odbieranie połączeń, zatrzymywanie i uruchamianie muzyki i oczywiście gdzie jest mikrofon. Ok, czy coś jeszcze z tej krótkiej instrukcji się tu dowiemy sensownego? Zapewne wszystko jest oczywiście sensowne, ale czy coś potrzebnego? Co my tu mamy? Oho, slide up, dobra, poślizg. Ok, to nam ustawia głośność. Ok, kolejne. Piosenka, poprzednia piosenka. Czy coś jeszcze? UT, czyli wyciszanie, press, ok. W porządku. Czy coś tutaj nas interesuje? Oczywiście dodawanie urządzenia 4.0 standardowo. Ok, myślę, że każdy potrafi parować urządzenie, czy inaczej mówiąc, włączyć Bluetooth w telefonie, czy w jakimkolwiek urządzeniu i dodać to urządzenie. My tu mamy guzik połączenia, czyli naciskamy w ten boczny element. Tu jest, dobra, wszystko jasne. Co tu mamy? Czyli włączanie, wyłączanie około 4 sekund, powyżej 4 sekund. Naciskamy guzik połączenia telefonicznego, czyli ten główny, jak widać. Najważniejsze tutaj teraz mnie interesuje. No, przełączanie dzwoniących można tutaj za pomocą dwukrotnego kliknięcia. O, parowanie. Czyli w sytuacji, gdy uruchomimy parowanie urządzenia, czyli tych sławek, będzie nam tu niebieska i biała dioda LED. Będzie nam tutaj migała. Dobra, chyba jest wszystko jasne. Dobra, ja tutaj więcej chyba nie mam żadnych pytań. Ważniejsze jest teraz tylko odnośnie parowania jeszcze.
który guzik trzeba wcisnąć, zaraz to opanujemy i możemy sparować ją do urządzenia, na przykład z telefonem komórkowym. OK, czyli jak widać w punkcie drugim przytrzymujemy boczny guzik słuchawek, czyli tam gdzie jest słuchawka narysowana, aż do momentu, aż biała i niebieska dioda nie będą naprzemiennie się świeciły. Dopiero wtedy możemy w urządzeniu, czy to laptop, telefon, czy jakiekolwiek inne, uruchomić Bluetooth i wyszukać urządzenie, które będzie się nazywać SHB9100, czyli jak model. Gdy już znajdziemy to urządzenie, dodajemy to urządzenie, wpisujemy kod 4.0 i słuchawki sparują się na przykład z naszym telefonem komórkowym lub innym urządzeniem. OK, wszystko jasne, instrukcja się przydała. W każdych słuchawkach jest inaczej, więc warto oczywiście taką drobną instrukcję sobie przejrzeć. Co mamy tu dalej? Co tu mamy? Start. Nie, to nie. Inne języki. Czyli inaczej mówiąc, to samo, ale w wielu innych językach, jak rozumiem. Czyli niemiecki, włoski, ruski, polskiego jeszcze nie zauważyłem. To nie znaczy, że go nie ma, ale polskiego tu nie ma, ale jest angielski, więc tak naprawdę nie ma z tym najmniejszego problemu. OK, to samo, tylko w innych językach. Dobra, czyli tu instrukcja jest multijęzykowa. To tu mamy dalej. Pewnie jakiś certyfikat. Ruski język, czyli coś z Rosją związanego. OK, nieistotne dla mnie. Rok gwarancji. Oczywiście w Polsce mamy 2 lata gwarancji, jeżeli kupujemy na osobę prywatną, co sobie chcemy. Jeżeli pisze rok, to oczywiście ma to zastosowanie do produktów kupowanych na firmę, ale tutaj inaczej działa wtedy już prawo handlowe. Nie jestem specjalistą, ale wiem, że 2 lata gwarancji na każdy nowy sprzęt Polakowi się należą. Czy to w formie gwarancji, czy to w formie niezgodności towaru z umową. Jakkolwiek 2 lata ma być. OK, co my tu mamy? Jak się do tych słuchawek dobrać, żeby już w końcu je rozłupać? Mamy tutaj co? Może te sreberka pościągamy, które tu są, żeby ściągnąć to. O, tu jest jakieś taśmy, są dobra, ciągniemy. O, i tu nam wyszedł kabelek, jak widzimy. Co mamy tu za kabelki? Zaraz zobaczymy. Po pierwsze, o, bardzo elastyczny, z bardzo dobrego materiału kabel USB z końcówką micro USB, co jest bardzo istotne, szczególnie ze względu na to, że większość telefonów obecnie korzysta z tego standardu micro USB. Tak więc każdą ładowarką podładujemy sobie nasze słuchawki. Zalecanym jest jednak, z tego co wiem, ładować ładowarką około 0,5 A prądem, czyli na przykład za pomocą portu USB w laptopie. Tutaj mamy kabel jack 3,5 mm z dwóch stron, jak widać. Proszę spojrzeć. Wydaje się, jakby były pokryte złotem. Coś tu na nich pisze. Nie wiem, czy będzie widać, zaraz zobaczymy. Ale jakościowo oba kable, no super, super. Logo Philipsa, znaczy logo napis, czyli logo Philipsa jest tutaj. Chyba widać. Sam kabel nie jest to jakaś tandeta, jest bardzo elastyczny. Tak samo jak i kabel USB. Jest to bardzo, bardzo fajnej jakości kabel. Nie to co jakieś chińskie tandety, gdzie kabel jest twardy, tak naprawdę bardzo szybko albo się psuje, albo inny problem. OK, jeden sreberko, jedno poszło. Tu mamy już pierwsze spojrzenie na słuchawki. Tu mamy informację, że tu sobie przełączamy, dwa razy klikamy do poprzedniej, raz do następnego otworu. Ściągamy tutaj, o, są takie druciki, które odkręcamy. Wtedy pewnie nasze słuchawki, o, już nie będą się trzymać opakowania. Z drugiej strony to samo robimy. O, wyciągamy. Dobra, mamy.
Już się wróci wciągnięty. Ściągam to srebrko, czy tu coś pisze ważnego? Jakieś ostrzeżenia? Ale nieistotne odnośnie temperatur użytkowania, chyba myślę, że tu nikt nie będzie ich używał przy minus 15, ale niestety w tym momencie w tej szparze były kable nasze, tutaj są obecne. Ok, i tu mamy nasz zestaw sławkowy. Jeszcze jeden kabel, jeszcze jeden drucik, który musimy odkręcić. Mam nadzieję, że ten film Was do końca nie zanudzi, ale myślę, że może kogoś zainteresować, szczególnie, że ten model jest naprawdę udany, tych sławek. Jestem przekonany, że wiele osób zastanawia się nad kupnem tego zestawu. No powiem Wam szczerze, ja kupiłem, rozważając naprawdę wiele opcji. I nie cena była tutaj najbardziej istotnym parametrem, a komentarze ludzi już te sławki posiadające. Dobry bas. Przenośność, to znaczy skręcanie tych nauszników i jakość dźwięku rozmów. O, w końcu się udało rozłupać kolejny element. No i w końcu słuchawki mamy. Dobra, pierwsze wrażenie. Ciężkie się wydają, takie nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, tylko takie kurczę, no jest sprzęt, nie jest to jakaś plastikowa zabawka. Super sprawa. Tak wyglądają słuchawki, jeżeli chodzi o wsadzanie ich na przykład wszędzie folia dookoła, od razu powiem. Super, super, nic porysowanego, wszystko jak nowiutkie oczywiście. Tak wyglądają te słuchawki, gdybyśmy je wsadzali na przykład sobie do torby, sprawdzam tylko. O, super, mięciutkie, wszystko, to jest... Popatrzcie, to Wam pokażę. To jest ta pianka taka magiczna, która pamięta ustawienia. Nacisnę coś, przytrzymam. I tak powoli się odkształca. Czyli nawet się mówiąc, o, czuć, jest coś pięknego w tym. Może nie pięknego, tylko coś ciekawego, że na pewno dopasuje się ta pianka cała, która tu jest, do naszego ucha. A to jest bardzo pozytywne. Ok, co to jest u góry? U góry jest to taki jak materiał, coś ala plastik. Może nie plastik, tylko takie ala pseudoskóra. Czyli możemy to przetrzeć, umyć. Nie jest to materiał typu bawełna czy coś w tym stylu, że zabrudzimy i nie będziemy mogli tego umyć. Jest to do przemycia spokojnie. Ok, tutaj mamy bardziej już plastiki. Najważniejszy ten element, który dotyka głowy. Ok, tutaj mamy te sławki. Możemy je sobie oczywiście obrócić. Ciach. I oczywiście druga. Ciach. Logo Philipsa sobie jest. Moje popalcowania. Dobra, co my tu jeszcze mamy z drugiej strony? Też jest logo oczywiście firmy Philips. Tu mamy jakąś naklejkę, która mówi nam, co możemy robić. Że możemy wciskać ten kabel, tu przełączyć utwory. Może zobaczmy teraz te wszystkie. O, tu jak widać jest taka pianka sobie. Nie wiem, czy będzie dobrze widać, mam nadzieję, że tak, tu będzie taka pianka, o, tu jest ta cała gąbka. Ciekawy efekt, jak się naciska, nie odskakuje od razu, tylko tak powoli wraca. Dobra, tu mamy przełącznik głośności. Ciach, można go wcisnąć też. Wtedy mamy co? Głośność i przełączenie utworów za pomocą jednego tutaj przełącznika, w tą i w tą stronę. Dobra. Ok. Tu mamy nasze gniazdo micro USB, czyli którym będziemy sobie ładować nasz zestaw. Tu mamy 3,5 mm gniazdo słuchawek. Tu mamy nasz mikrofon. O, w tym miejscu. Nie wiem, czy będzie widać. Mam nadzieję. Gdzie on się podział? A, tu jest. Tu jest taki mikrofonik. Dobra, tu więcej nie mamy. W drugiej słuchawce czy coś mamy? Nic tam nie widzę.
W drugiej Sławce nie ma kompletnie nic interesującego, oprócz tego, że jest sama Sławka po prostu. Czyli w lewej Sławce nie mamy nic, co by nas mogło zainteresować. Czyli tak naprawdę cały moduł sterowania jest w prawej Sławce. Czyli inaczej mówiąc, jeszcze mikrofon. Tak, mikrofon jest jakby w przedniej części tych sławek. Popatrzcie, tak to wygląda. Prawa, lewa, czyli nakładam na głowę. Mikrofon jest z tamtej strony, czyli inaczej mówiąc, tak jak pada kierunek naszej twarzy. Czyli o tak, takie mamy ubrane na sobie. I mikrofon jest z tej strony tu, jak widzicie, z przodu. I on zbiera dźwięki z mikrofonu. Dobra, czyli sławki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Cóż mogę powiedzieć? No super sprawa. Obracanie tych sławek, wsunięcie do torby, zero problemu. Założenie, zero problemu. Ok, może spróbujmy teraz włączyć parowanie tego urządzenia. Zapewne będziemy musieli sobie nacisnąć któryś guzik, który jest z boku w tej sławce. O, to jest tutaj, proszę spojrzeć. Trochę coś z ostrością na czarnym tle ciężko, może tak będzie łatwiej. O, czyli naciskamy sobie tutaj, w sam środek i przytrzymujemy aż, to było chyba około 5 sekund, aż zacznie migać biało-niebieska dioda. No to naciskamy. O, jak widać, już jest. Raz na niebiesko, raz na biało, raz na niebiesko. Raz na biało. Tu możemy już parować te sławki, na przykład z telefonem komórkowym lub laptopem lub nawet konsolą PlayStation 3. Ok, w kolejnym filmie pokażę Wam, w jaki sposób te oto sławki sparować na przykład z konsolą PlayStation 3 lub telefonem komórkowym. Na chwilę obecną myślę, że to tyle. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zachęcam do kolejnego, który pokaże co i jak.